Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu z cyklu Live Talk. Dzisiaj naszym gościem jest Bartek Czarkowski, dyrektor programowy Nuance Radio. Ale na samym początku chciałbym Cię zapytać w ogóle o całą koncepcję Nuance'a. Określacie się jako media powerhouse, więc powiedz mi, kto wchodzi w skład grupy, jakie podmioty wchodzą w skład grupy? To ja zacznę od przywitania. Cześć Tomku i dzień dobry wszystkim. Zaczęliśmy od portalu Nuance.net, który w tym roku będzie obchodził 5. urodziny. Następnie pojawił się na rynku magazyn papierowy, co już było swego rodzaju zdziwieniem branży, że czemu portal internetowy w dobie online'u chce przejść do papieru. Ale okazało się to świetną decyzją i to jest magazyn, który ukazuje się dość nieregularnie, ale jest no, oczekiwany każdy jego kolejny numer. To jest Nuance Paper, następnie Nuance Radio i od maja 2019 roku funkcjonujemy także w przestrzeni no, taki na dotyk, na dzień dobry, czyli Nuance Bar. Od stycznia 2020 mamy kolejne dziecko w grupie, także bardzo prężnie rozwijające się i zbierające ciekawe wyniki. I dla mnie osobiście także bardzo interesujące, bo to jest Nuance Sport. Ja jestem człowiekiem mało sportowym, a treści, które staramy się podawać przez ten portal, a przede wszystkim grupa dziennikarzy, powoduje, że mam wrażenie, jest to medium niespotykane na polskim rynku i nawet dla niesportowców jest bardzo interesujące. No właśnie, powiedz mi... I to nie koniec, ale w sensie nie koniec tego, co się jeszcze będzie działo. Powiedz mi właśnie, do kogo trafiają te media? Czy podzieliliście je? Czy to jest jeden odbiorca? Jak byś określił tego odbiorcę? Jaka to jest grupa ludzi? Po pierwsze, nie staramy się dzielić, tylko raczej konsolidować. Grupa ludzi jest bardzo szeroka. Jeśli spojrzymy na nieładne słowo target wiekowy, jak i dotarcie do, już pomijając patrzenie w metrykę, dotarcie do miast, do osób zainteresowanych, tu jesteśmy w stanie znaleźć i wsparcie u osób 16-18+ i znaleźć wśród naszych słuchaczy, czytelników osoby, które są, no daleko nie będę szukał, chociażby mocno 40+ albo nawet starsze. Można się śmiać, że na przykład moja mama jest słuchaczką Nuance Radio, ale znajduje dla siebie też tam audycje, które ją interesują i nauczyła się na przykład słuchać podcastów dzięki Nuance Radio i zainteresowała się tą formą kontaktu ze słuchaczem czy z odbiorcą. Natomiast wiadomo, że przede wszystkim trafiamy do grupy 18-35, no, to nie jest tajemnica. Jest to bardzo wartościowy odbiorca dla marek, zwłaszcza dla marek lifestyle'owych i tak naprawdę, tak jak wy docieracie do swoich odbiorców, to wiem, że czy to marki związane z ubraniami, czy ze sprzętem sportowym, czy z różnymi spożywczymi produktami, chcą dotrzeć do tej grupy. I tylko nie chcę od Ciebie usłyszeć informacji, że mogą dotrzeć do tej grupy przez Was, ale co byś poradził marketingowcom, szefom marketingu, pracownikom marketingu, agencjom, którzy krążą wokół tej grupy, ale nie mają do niej klucza? Ale co mam im poradzić, żeby dostali się do tej grupy przez media Nuance'a, czy... Właśnie tego nie chcę od Ciebie słyszeć, no bo to jest jakby naturalna odpowiedź i właściwa w Twojej sytuacji. No, wydaje mi się, że jedyne, co mogę odpowiedzieć, to i być z tą odpowiedzią szczerym, to wydaje mi się, że osoby, które decydują o budżetach i o tym, gdzie te budżety są nakierowywane, to po prostu trzeba obserwować bardzo uważnie rynek i bardzo uważnie swojego potencjalnego odbiorcę, bo bez tego to dotarcie będzie po prostu strzałem kulą w płot, a nie w środek tarczy. Jeśli zgubisz link z potencjalnym klientem,
ale będziesz miał w głowie poczucie, że doskonale tego odbiorcy swojego rozumiesz i nieważne, co ci mówią i nieważne, że są jakieś media, podmioty, które realizują to fajnie, a tobie się wydaje, że ty masz monopol na wiedzę i na prawdę, no to jest moim zdaniem najprostsza droga do tego, żeby się wysypać. A jak wy utrzymujecie kontakt z tą grupą? Teraz już mówimy o grupie... To znaczy, no bo z jednej strony jesteście medium, przez które marki mogą dotrzeć, ale z drugiej strony sami jesteście marką, która cały czas musi być w kontakcie z tą grupą i cały czas musi być dla niej zrozumiała i atrakcyjna. No nie mamy problemu z kontaktem, bo mamy, jak już wspomnieliśmy 2-3 minuty temu, media, które są najprostszą drogą kontaktu z naszym odbiorcą, czyli portal, do którego oczywiście dołączone są social media i także zamknięta grupa na Facebooku, tak zwana famka albo Nuance Fam. Grupa ponad 2000 takich najwierniejszych i najżarliwszych odbiorców naszych treści, którzy w dużej mierze także wpływają na to, co dzieje się w naszych mediach, bo na famce po prostu każdy artykuł, duża część audycji radiowych albo tematy spoza tego obszaru niuansowego są obgadywane, dyskutowane i jeśli masz tam na famce 16, 18, 22, 25 czy 30-latków, no to cały czas zachowujesz temperaturę dyskusji i cały czas to pobudza też ciebie do działania. Więc mając media, jest nam bardzo łatwo utrzymać kontakt. Mamy radio, które stało się najżywszym organizmem Nuance'a. Pewnie było mu łatwiej niż netowi czy niż papierowi, dlatego że mamy po prostu osobowości i dziennikarzy, którzy są na dotknięcie jednego palca w telefonie. Włączasz aplikację albo wchodzisz przez stronę i słuchasz radia. Potem dodajemy do tego social media, gdzie też prowadzimy je w sposób bardzo naturalny. I słuchacz, widz, obserwator jest stałym uczestnikiem tego, co dzieje się od 7 na naszej antenie i kończy się o 24. I w to włączone są nie tylko osoby siedzące na antenie, ale też realizatorzy, dziennikarze, osoby, które są pracownikami baru, co także potrafi wpłynąć na kontakt z ludźmi. Oczywiście przez ostatnie 2-3 miesiące było to dużo trudniejsze, ale teraz, no chociażby przed przyjściem tutaj do ciebie i do państwa rozmawiałem z Michałem Michalskim, czyli CEO Nuance'a, bo chwilę sobie gadaliśmy o tej naszej rozmowie dzisiejszej i powiedział, że no coraz więcej osób przychodzi w czasie imprez barowych do Nuance'a i znając różne osoby z anteny albo różne osoby z redakcji, po prostu rozmawia o tym, jak do nas wbić, więc trudno mi sobie wyobrazić jeszcze głębszą formę relacji pomiędzy odbiorcą mediów, a tym, kto te media kreuje, chociaż chciałbym, żeby słowo kreuje było tutaj odebrane pozytywnie. Ty jesteś radiowcem urodzonym. Z urodzenia. Urodzonym radiowcem jesteś. Powiedz tak mi, chciałbym o sobie myśleć, czy tak jest. To... No ja jestem przekonany, że tak jest, więc już są dwie osoby, które tak myślą. Słuchaj, a czy my mamy do czynienia z odrodzeniem radia? W pewnym sensie tak, aczkolwiek ja nigdy, nawet w momencie, w którym przez kilka lat nie pracowałem w radiu, bo tak się ułożyło, a nie inaczej moje życie, nie miałem poczucia, że radio umiera. Być może bardzo zaufaliśmy tej wiedzy albo pseudowiedzy, która sugerowała, że młodzi ludzie nie słuchają radia i wraz z YouTube'em, wraz z erą streamingu uciekły słupki słuchalności, ale jak się zastanowisz nad mediami ogólnie, prasa i czytelnictwo w dół, nawet jeśli prasa drukowana w dół, a czytelnictwo zostaje w internecie, no to samo środowisko prasy drukowanej raczej dół. I pracy drukowanej. I pracy drukowanej. Telewizja cały czas się przepoczwarza. Jest oczywiście program ramówkowy 24 godziny na dobę nadal oglądany, ale wiele z nas ucieka do streamingu, albo przenosi się do internetu, albo po prostu nie ma nawet telewizora w domu i za swój telewizor uważa YouTube'a i Netflixa. A radio?
jest w procesie działania non-stop i nic mu nie zagraża. Nie padają stacje radiowe, nie znikają stacje publiczne od Stanów Zjednoczonych przez Europę do Azji. Narodziło się po prostu dużo większe i dużo bardziej sprofesjonalizowane środowisko małych stacji radiowych, FM-owych i średniej wielkości, coraz lepiej sobie radzących stacji internetowych. Dlatego mam wrażenie, że nie groziło nic takiego jak śmierć radiu, ale na pewno możemy mówić o swego rodzaju renesansie, także dlatego, że ludzie zmęczyli się treścią czysto wizualną. Coraz częściej ja jeszcze przed pracą w Niuansie i przed tym, jak mocno postawiliśmy na podcasty, łapałem się na tym, że jeśli miałem jakiś kanał zasubskrybowany na YouTubie, to często oglądałem go z telefonem w kieszeni. Ja się poruszam głównie po mieście na rowerze. Włączałem sobie coś, co mnie interesowało na YouTubie, chowałem telefon do saszetki albo do kieszeni i na słuchawkach słuchałem tego, co w rzeczywistości powinienem oglądać. Jeśli taka grupa ludzi była coraz szersza, no to stało się jasne, że podcasty, które teraz odpowiadają po części za renesans radia, staną się popularne i coraz popularniejsze, dlatego jesteśmy w takim świecie dziś, a nie innym. No właśnie, bo kiedyś się wydawało, że radio utrzyma się na powierzchni tylko dzięki temu, jeżeli przeniesie się do internetu. Próby przeniesienia stacji radiowych do internetu z odcięciem od anteny zakończyły się to kilka lat temu, czy nie wiem, 10 lat temu, zakończyły się totalnym fiaskiem, słuchało tego 30 osób. I nagle po 10 latach, kiedy media społecznościowe, internet, wszystko jest super rozwinięte, okazuje się, że radio przeżywa swój renesans, ale też renesans swój w momencie, kiedy wszystkie formaty reklamowe są coraz bardziej skracane. Teraz często firmy reklamują się 6-sekundowymi spotami na Insta Storiesach. Nagle okazuje się, że ktoś chce słuchać audycji, ktoś chce słuchać podcastów. Na pewno pomogła technologia, że ludzie chcą słuchać audycji i słuchać podcastów, bo rozumiem, że mówisz mówiąc o przeszłości radia internetowego, mówisz też o tych wszystkich stacjach, które były doczepione do głównej stacji matki, po prostu robiono kanały muzyczne. Tak, ale też były... Trudno nazwać to stacją radiową. No tak, ale też były... po prostu dedykowane artyście albo konkretnemu gatunkowi tak. Dodatkowe nogi, które można było sprzedawać w pakietach. Ale mówię też o lokalnych stacjach, które były w Warszawie, nie wiem, typu Radio Jazz, które były normalną anteną, później przenosiło się do sieci. Jasne, no to tutaj myślę, że po prostu, miesiąc. Wiesz, zabrakło tych kilku lat. To, że kilka stacji radiowych przeniosło się do internetu, na pewno pomogło także w wyrobieniu sobie nawyku szukania stacji w internecie i słuchania stacji w internecie. To, co podobało się na Zachodzie w 2010, u nas mogło się zacząć podobać dopiero kilka lat później, więc prawdopodobnie gdyby teraz wystartowało na nowo Radio Jazz, wystartowałoby już zupełnie innego, dużo ciekawszego i dużo bardziej zasięgowego pułapu. I być może jest to nisza, którą należałoby odkrywać. Potrzebowaliśmy albo nowego pokolenia, potrzebowaliśmy technologii, potrzebowaliśmy tych kilku lat, żeby nauczyć się, że radio w internecie nie oznacza dokładnie tego samego radia, które jest w FM-ie, tylko słuchanego z komputera, bo mniej więcej taką definicję pewnie podałyby osoby idące gdzieś tutaj obok waszej siedziby. Gdybyś podszedł i zapytał, czym jest radio internetowe, no to zakładam, że większość wskazywałaby jednak, no radio internetowe to radio, którego słucham w radiu samochodowym, tylko że wtedy, kiedy słucham go w domu z komputera, bo nie chce mi się podchodzić do odbiornika. A radio internetowe Anno Domini 2020 to jest po prostu takie radio, jak chociażby Niuans, które reprezentuje. Radio z aplikacją, radio z pełnoprawną ramówką, radio, które każdy swój program, albo prawie każdy swój program zamienia na podcast i nawet nie tak bardzo skupia się na słuchalności rzeczywistej tu i teraz, minuta do minuty, ale na tym, co powstaje z tej audycji. I
ty, wsiadając dzisiaj w samochód i jadąc na Mazury, możesz posłuchać o godzinie 19 mojego dzisiejszego porannego wywiadu z JWP. Nie obudziłeś się na audycję, w której byli gośćmi, nadrabiasz to wieczorem. To jest nadal ta sama stacja, to jest nadal ten sam format, tylko że podany po prostu w inny, jak się okazuje, przystępniejszy sposób. Czy są jeszcze jakieś różnice, bo ty prowadzisz od kilkunastu lat, czy 20 lat audycje radiowe? W tym roku mija 20 lat od momentu, kiedy pojawiłem się po raz pierwszy przy mikrofonie radiowym, ale z zaznaczeniem, że miałem kilkuletnią przerwę. Jakie są jeszcze różnice? Bo już przed chwilą powiedziałeś o części różnic między tymi stacjami, w których pracowałeś. Co jeszcze różni taką formułę Niuansa od stacji, klasycznych stacji radiowych, w których pracowałeś? Wewnątrz? Wewnątrz, zewnątrz. Wewnątrz mam wrażenie, że niewiele. Tym najcudowniejszym moim okresem pracy radiowej to był sam początek, czyli lata 2000-2002, tak zwana stara radiostacja, do której bardzo wiele osób lubi wracać. Wtedy mało słuchało, przez co mieliśmy zawsze problemy z naszym ówczesnym właścicielem i różne zmiany na wyższych szczeblach. Po latach okazuje się, że właściwie z kim byś się nie spotkał, to słuchał starej radiostacji. Szkoda, że wtedy tego nie było widać w wynikach, ale no, znowu muszę oprzeć się na tym wyświechtanym zdaniu, takie były czasy. Jeśli porównam radiostację 2000-2001 do tego, co dzieje się teraz w redakcji, której mam przyjemność być szefem, to widzę tę samą energię, tę samą radość, to samo połączenie bardzo różnych środowisk. My wychodzimy jako Nuance Radio od hip-hopu i hip-hopowego, rapowego lifestyle'u, ale na naszej antenie audycji mam Macio Moretti, którego z hip-hopem ciężko mieszać, Mary z Polski czy Kuba Wojewódzki, więc mieszamy różne środowiska, mieszamy różne grupy wiekowe. Tu nie widzę wielkiej różnicy. Na pewno redakcja jest mniejsza, jeśli chodzi o ten trzon, czyli osoby, które tak, no, redakcja, administracja. To jest, myślę, taka podstawowa różnica, że ileś tam osób pracowało na program w redakcji Roxy czy radiostacji, czy radia publicznego, w którym pracowałem, to tam już ta struktura była generalnie rozrośnięta do granic możliwości, albo nawet je przerastała. Natomiast tutaj musimy w dwie, trzy osoby radzić sobie z wieloma tematami, ale to też jest powód do zadowolenia, bo daje to dużo więcej energii i chyba dobrego wykorzystania czasu. Nie zastanawiasz się, czy ktoś coś za ciebie zrobi, albo gorzej, uważasz, że ktoś coś za ciebie zrobi, więc ty tego nie musisz robić, tylko wiesz, że jeśli ty tego nie zrobisz, nie dociągniesz tego między 9 a 19, to albo się to nie wydarzy, a szkoda, że się nie wydarzy, albo będziesz musiał to przeciągnąć na kolejny dzień, więc myślę, że ta struktura to jest największa różnica. A z drugiej strony to, co już powiedzieliśmy, dużo bliższy, dużo żywszy kontakt z widzem, z odbiorcą, ze słuchaczem. Widzem mówię też dlatego, bo my wypuszczamy przy okazji radia bardzo dużo kontentu wideo, dlatego często można mieć w ogóle wrażenie, że my stajemy się jakąś taką mini telewizją. Wiesz co, radiostacja 20 lat temu to było radio, które opierało się na kontakcie ze słuchaczami za pomocą forum internetowego, a nikt wtedy nie śnił o social mediach. Jak odchodziłem z Roxy, rodził się Facebook, a Instagram, jeśli był, to raczej aplikacją do kolorowania zdjęć. Teraz jest to główne źródło naszego kontaktu, główne miejsce naszego kontaktu ze słuchaczem, że albo podajemy numer telefonu, albo mówimy, piszcie nam DM-y na Instagramie, gdzie mamy setki tysięcy, no może setki tysięcy to przesadziłem, ale dziesiątki albo setki rozpoczętych konwersacji z ludźmi, którzy są z nami albo przy pojedynczych audycjach, albo od rana do wieczora. Musimy chyba wspomnieć o czasach aktualnych i modnym słowie, pięknie brzmiącym, lockdown. Ja myślałem, że pięknie brzmiącym słowie pandemia. Niech będzie lockdown. Możesz się odnieść do pandemii, natomiast wiadomo, że każdy czyli ma... Nie stawiamy znaku równości. Lockdown, równość, pandemia. Nie, raczej o pandemii nie będziemy, bo raczej jesteśmy związani z mediami. Nie jesteśmy też windsurferami, w związku z tym nie będziemy się wypowiadać na temat pandemii. Pan media.
Natomiast spokojnie na temat lockdownu i funkcjonowania w trakcie lockdownu. Czy takiemu podmiotowi jak wam skoczyło, czy spadło? Skoczyło. Skoczyło, no jesteśmy w online w 100% jako radio, w 100% jako Nuance.net. Nuance Bar i Nuance Paper miały utrudnioną pracę przez ostatnie miesiące. Natomiast i Nuance.net, i Nuance Sport, i Nuance Radio notowały wzrosty, opierając się na danych Nuance Radio, no to wzrosty kolosalne. Powiedz o tych danych, o których poza wizją rozmawialiśmy. Mówisz o 60 do 600 tysięcy, tak? No więc w maju 2019 podcastów wytwarzanych przez Nuance Radio słuchało 60 tysięcy osób. Jeśli wzięliśmy ten 31-dniowy okres maja 2019 roku, to audycje, które były na naszej antenie i zostały zamienione w podcast, odpalono w różnych serwisach 60 tysięcy razy. W maju 2020 roku odpalono 600 tysięcy razy, czyli to jest wzrost 1000-krotny rok do roku. 600 tysięcy osób zdecydowało się odpalić różne audycje, które wytworzyło Nuance Radio w różnych serwisach, bo to przede wszystkim Spotify, gdzie ląduje większość naszych audycji, ale to jest także nasza strona internetowa, gdzie są też te podcasty z zachowaną muzyką, bo pod Spotify przygotowujemy podcasty słowne, wycinając treść muzyczną. No, takie, a nie inne warunki panują na Spotify, to nie do końca jest jeszcze uregulowane prawnie. No więc to jest ogromny sukces, ale to jest tylko jeden z sukcesów tego lockdownu, jeśli możemy mówić o sukcesach przy lockdownie generalnie. Natomiast to był też wzrost skokowy słuchalności tak dzień po dniu, że obudziliśmy się któregoś tam marca i zobaczyliśmy, że nagle naszej sztandarowej audycji Bolesny Poranek słucha o kilkanaście procent więcej niż słuchało jeszcze kilka dni temu. Największą radością i największym sukcesem jest to, że utrzymaliśmy tę słuchalność, także teraz, kiedy ludzie już wrócili do pracy, to przy części audycji ta słuchalność jest nadal na bardzo wysokim poziomie, porównywalnym właśnie z początkiem pandemii. Także my w jakiś sposób wygraliśmy. Oczywiście szkoda, że musiało się to odbyć w takich, a nie innych warunkach i że trochę jesteśmy beneficjentem sytuacji, w której wiele osób straciło pracę i żyło w nerwach z dnia na dzień. Nam też nie było lekko. Ten 12 marca, bo to jest taka nasza cezura czasowa, to było takie łapanie się za głowę i co my zrobimy. 14 i 15 marca, to była sobota i niedziela, spędziliśmy w radiu nagrywając słuchowisko przez całe dwa dni, bo nie wiedzieliśmy, czy będziemy na przykład w przyszłym tygodniu mogli przyjść do radia. Nie zakładaliśmy nadawania z domów. No właśnie, jak rozwiązaliście technologicznie tę kwestię? Tak jak duże media, pogrupowaliśmy się, czyli porobiliśmy dyżury, staraliśmy się trzymać dystans nie tylko w studiu, dlatego od razu skróciliśmy liczbę audycji. Audycje prowadzone przez więcej niż jedną osobę, bo mamy programy trzyosobowe, zostały ścięte do dwóch osób. Staraliśmy się, żeby realizatorzy pracowali w parach z tymi samymi postaciami, które zapełniały antenę w ramówce od rana do popołudnia i potem wieczorem nowy dyżur, żeby jak najmniejsza była szansa na zarażenie się. No oczywiście goście, najpierw duża trudność w ogóle z zapraszaniem, potem już przerzucenie się na komunikatory internetowe. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale też z dużą wyrozumiałością nasi słuchacze do tego podchodzili. Zresztą pewnie większość z Państwa i Ty widziałeś też duże media, które musiały mieć gości przez komunikatory
I też nikt nie narzekał, że komuś się ścinał głos albo znikał obraz. No po prostu taki był czas. Natomiast ani na moment nie zatrzymaliśmy naszego programu i nie musieliśmy na całe szczęście zmierzyć się z dylematem, co robimy. Czy puszczamy tylko muzykę, czy odświeżamy bazę podcastów od wiosny 2019 i po prostu antenę przejmują archiwalne audycje. Wydłużyliśmy pasma dla prowadzących jednoosobowych, co także pozwoliło jakoś czuć się pewnie części osób, które przychodziły do radia bezpiecznie. No oczywiście samo biuro i administracja, jak to ładnie nazwałeś, i redakcja Nuance Sport, redakcja Nuance.net, wszyscy pracowali zdalnie, więc w radiu pojawiali się wyłącznie pracownicy radia. Zaangażowaliście się też w pomoc polskim artystom, tak? Tak, to było takie bardzo szybkie i spontaniczne działanie. Nie ukrywam, że wychodzące także od artystów, bo w Nuance Radio kilku artystów ma swoje programy lub są pełnoprawnymi prowadzącymi takie audycje, jak chociażby Bolesny Poranek. Wymyśliliśmy dwa proste projekty, które świetnie się przyjęły na rynku. Jednym było granie przez półtorej godziny od 8.30 do godziny 10.00 wyłącznie polskiej muzyki w audycji Bolesny Poranek. Może to nie była jakaś najbardziej lotna nazwa, ale nazwaliśmy to Bolesny Polranek. I bardzo pilnujemy tego, żeby rozliczyć w ZAIKS-ie, bo Nuance Radio płaci ZAIKS-y tak jak wszystkie stacje radiowe. Bardzo pilnujemy tego, żeby te rozliczenia rzeczywiście poszły do różnych artystów, którzy się pojawili w tym okresie. A drugim pomysłem naszym autorskim była playlista. Aż dziwię się, że tylko my właściwie wyszliśmy w mediach z taką inicjatywą. Odezwaliśmy się do pierwszej osoby, pierwsza osoba, do której się odezwałem, był Błażej Król, do którego napisałem SMS-a: Błażej, czy ułożysz mi godzinną albo dwugodzinną playlistę z polskich artystów, tylko polskie piosenki? Byłoby lepiej, gdyby to byli aktualnie grający, że no, ZAIKS dla Marka Grechuty super, tylko że teraz mu to nie pomoże, a ZAIKS dla naszych kolegów z branży będzie dużo, dużo istotniejszy. Błażej odpisał: super pomysł, robimy to. W ciągu kilku godzin dostałem od niego dwugodzinną playlistę. Wiedziałem, że skoro Błażej w to idzie, to nie skupiamy się tylko na tej hip-hopowej części sceny, tylko uderzymy szeroko i playlisty zrobili dla nas no, od Krzyśka Zalewskiego przez Kaśkę Nosowską, po dużą część sceny hip-hopowej, mniejszych, większych artystów i tych stadionowych i halowych i tych, którzy być może pierwszy raz tak szeroko zaistnieli w medium ze swoją nazwą. Większość osób nagrywała jakieś pozdrowienia i podziękowania dla słuchaczy i zaproszenia na te playlisty i to przez półtora miesiąca był stały punkt programu. Raz dziennie któremuś z polskich artystów oddawaliśmy godzinę albo dwie godziny audycji. A powiedz mi, jak w ogóle procentowo, poza pandemią, jak procentowo wygląda udział polskiej muzyki i zagranicznej muzyki w waszym radiu? Czy ty to w ogóle liczysz? Nie liczę tego. Myślę, że 50 na 50 albo 60 do 40 z naciskiem na polską muzykę. Znaczy, ciekawe, nie sprawdzamy tego, natomiast może pora sobie zrobić może latem takie badanie. Ale to, wy też nie musicie się rozliczać z procentowo kwotą. Nie, z kwot nie musimy się rozliczać. Ale gdybyśmy się rozliczali, to na pewno nie mielibyśmy żadnego problemu. Jest nam też łatwiej, no bo jesteśmy radiem, jak powiedziałem, wychodzącym ze środowiska hip-hopowego, dlatego też ta muzyka jest dla nas naturalna, a dla innych stacji bywa raczej takim gorącym kartoflem, którego trzeba umieścić gdzieś między 23 a 6 rano. A no właśnie, skoro o hip-hopie mowa, to na waszej tracklistie 120% utworów to hip-hop. Czy jest miejsce też dla innych gatunków? Kurczę, jak powiedziałeś 120%, no to 80% musi być dla innych gatunków. Tak, jest miejsce dla innych gatunków. Coraz częściej rozrzedzamy to nasze
hip-hopowe dziedzictwo muzyką albo elektroniczną, albo popem, albo pochodnymi. Raczej nie gramy muzyki gitarowej, nie czujemy, że to jest coś, co... A nie korci cię? Granie muzyki gitarowej? Jako człowiek, jako byłego indie popowca, indie rockowca. Czasami mnie korci, ale od tego mam też w wolnych chwilach swoje własne płyty albo serwis streamingowy, z którego korzystam. I jak mam ochotę sobie posłuchać Arcade Fire, to słucham sobie Arcade Fire. Tak jak wczoraj i przedwczoraj, bo wspominałem sobie koncert Arcade Fire sprzed kilku lat. Jak mam wielką fantazję, to oczywiście mówię na przykład w audycji, którą prowadzę, dobra, to teraz sobie zagramy Radiohead albo właśnie już to Arcade Fire. Więc na przykład nie mamy problemu z graniem Dawida Podsiadło. To jest rock czy to jest pop? No, do dyskusji, ale Dawid właściwie z każdym singlem z ostatniego albumu lądował u nas na antenie i to niekoniecznie w remiksie z problemem. Jako niuans wspólnie, bo zazwyczaj dajemy wspólne patronaty jako Niuans Radio i Niuans Net, robimy to bardzo rzadko, ale staramy się wybierać jakieś wyjątkowe wydarzenia. Przyłożyliśmy stempel jakości do płyty Artura Rojka, do Kundla. I też single z tego albumu latały u nas na antenie, ale oczywiście najbliżej nam jest do hip-hopu, do polskiego hip-hopu albo do takiego polskiego brzmienia, które gdzieś tam z tego gatunku się wywodzi. A co może zrobić artysta, żeby was zainteresować swoją muzyką? Musi nagrać dobrą muzykę. Wystarczy. Bardzo dobra odpowiedź. No, bo nie potrafię, bo wy jesteście jakby odbierani, znaczy, tacy jesteście tak naprawdę jako ludzie, którzy pokazują nowe rzeczy, świeże rzeczy, takie trochę, które są wyjęte z offu. I pomyśl sobie o artystach, którzy gdzieś siedzą. Nie mówimy o Warszawie, bo wiesz jak to jest, że będąc w warszawskim środowisku zawsze jesteś w stanie przez kogoś dotrzeć do niuansowego radia, ale pomyśl sobie o ludziach, którzy, nie wiem, siedzą w Świnoujściu albo w Murzasichlu, robią muzykę i jak mogą zainteresować, jak w ogóle zwrócić uwagę Bartka Czarkowskiego na swój zespół? No Tomek, ale czy nie jest też tak, że jeśli siedzisz w Świnoujściu albo w Murzasichlu i zazdrościłbym tej osobie, że tam jest, to czemu tylko do Niuans Radio miałby trafić? Jeśli nagrywa dobrą muzykę, to prawdopodobnie ktoś go już wyłapał. No, piętro wyżej nad nami jest wytwórnia, która wyłapuje artystów i ma niezwykłego nosa do tego, co pokazują ich wyniki. Więc zakładam, że oni też by wiedzieli o tym artyście z Murzasichla i ze Świnoujścia. Ja staram się być bardzo fair wobec zespołów i wykonawców, którzy docierają do mnie przez skrzynkę kontaktową Niuans Radio. Czasami do twojej skrzynki wlatują rzeczy kompletnie nieprzystające do anteny. Wtedy sobie myślę, okej, dlaczego ja mam zadać sobie trud posłuchania tego utworu, a naprawdę czasami brakuje mi czasu, skoro ty nie zadałeś sobie trudu, komu wysyłasz? Czy to jest fair, że ty po prostu uderzysz do mnie z takim utworem i czy ja będę nie fair wobec ciebie, jak tego nie posłucham? Więc słucham i widzę, aha, czyli poleciało z defaultu, bo gdzieś był kontakt Małpa Niuans Radio albo ktoś sobie skojarzył, że jak radio i są tam różne osoby, to na pewno zagrają. Ale staram się być fair i odsłuchiwać te rzeczy, które do nas docierają. Poza tym mamy też od tego audycje i postaci, które wygrzebują rzeczy, na które ja nie trafiam. Mamy słynną audycję Patościeżka, która jest ewenementem, ale tam się pojawiają rzeczy, które są wygrzebane gdzieś tam z hip-hopowego undergroundu. Od jakiegoś czasu współpracujemy z strasznie fajnymi zajawkowiczami z grupy facebookowej Psycho, którzy mają u nas audycję Psycho Radio i właściwie eksplorują teraz najmocniej temat podziemnej sceny hip-hopowej.
I jeśli ktoś chciałby do nas dotrzeć na antenę, to może docierać chociażby przez nich. A ja przez nich dotrę już do naszej szerszej anteny. To nie jest tak, że my jesteśmy radiem grającym Taco Hemingwaya, radiem grającym Dawida Podsiadło oraz Mentalizm i Jana Rapowanie. Wręcz mam wrażenie, że gramy artystów, którzy u nas się pojawiają dużo rzadziej niż tych, którzy nie mają u nas audycji albo nie są gdzieś tam w tym kręgu przybijania piątek. Bardzo o to dbam i byłoby niesprawiedliwe mówienie, że jesteśmy radiem środowiskowym i wspieramy tylko wybranych. Nie boimy się też niegrania utworów naszych bliższych albo dalszych znajomych, albo mówienia, że coś się komuś nie udało i po prostu wrócimy z kolejnym singlem albo z kolejną płytą. Natomiast no, na pewno udaje nam się wyłapywać jakieś rzeczy. Ja teraz no, mam ogromną nadzieję z płytą, która wychodzi za kilka dni, z płytą Kukona i Magiery, gdzie co singiel to jest no, coś niesamowicie świeżego dla mnie i podoba mi się bardzo flow Kukona. I też nikt nie musiał siedzieć mi na głowie albo wydzwaniać do mnie i mówić zagraj Kukona, tylko po prostu od razu usłyszałem w tym potencjał radiowy, potencjał na artystę, o którym będzie w ciągu kilku najbliższych miesięcy bardzo głośno i od razu znajduję dla niego miejsce na antenie. To, że zdecydował się nie udzielać wywiadów i generalnie stronić od mediów, to jest decyzja, którą szanuję. Będę zapraszał zamiast niego producenta, czyli Magierę, do radia. Ale uważam, że no, dobra muzyka się obroni i zawsze gdzieś wyjdzie. I nie wierzę po prostu w zmarnowane talenty siedzące samotnie po domach i narzekające na to, że nikt ich nie chce grać i nikt ich nie chce słuchać. Jak jesteś talentem, to raczej na 98% pojawisz się w mediach. Plus pamiętajmy też o subiektywnej ocenie. To, co ty uważasz za coś świetnego i za genialną muzykę, którą nagrałeś, jednak innej osobie może nie pasować. Jak piosenka jest dobra, to zawsze dotrze do słuchaczy. Tak uważam. Wyświechtane, ale uważam, że tak jest. Tak jest. I też się tak wydaje. Zresztą mamy przykładów w Polsce, zwłaszcza w Polsce mam wrażenie, gdzie ten rynek muzyczny jest jaki jest, gdzie nie mamy ani jednej cały czas prawdziwej gazety muzycznej, oprócz gazety magnetofonowej Jarka Szubrychta, pozdrawiam, ale to też był raczej mocno środowiskowy periodyk. Ile mamy karier, które skończyły się na scenach tutaj obfotografowanych albo w gigantycznych kampaniach, a zaczynały się od artysty granego przez jedną dziennikarkę albo jednego dziennikarza, który po prostu uwierzył. Wiesz co, a porozmawiajmy teraz o artystach w innej roli, bo już tych granych no to wiadomo, ale w Nuance Radio artyści pełnią też inną rolę, prowadzący. Dziennikarze albo prowadzący. Powiedz mi, co oni dają Nuance Radio? Czy dają osobowości radiowe, czy zaczynacie z nimi współpracę, bo przyprowadzają followersów? Nigdy nie pomyśleliśmy o prowadzących artystach przez pryzmat ich zasięgów i followersów. Zresztą, gdyby to śledzić od początku, teraz jest oczywiście już trudniej udowadniać, to trudno byłoby wykazać nam współpracę, która polegałaby na pociągnięciu od kogoś zasięgów. Rozumiem, że tutaj można na przykład dyskutować o przykładzie Jana Rapowanie, czyli aktualnie jednego pewnie z największych polskich artystów hip-hopowych, zwłaszcza tego młodego pokolenia, który wczoraj chyba zerknąłem, ma 270 tysięcy fanów na Instagramie, no na pewno powyżej 200 tysięcy. Kiedy ja zadzwoniłem do Janka w sierpniu 2018 roku, z propozycją bycia w
parze z Piotrkiem Kędzierskim albo bycia w parze z Rasem, a być może w trójce, jak się ostatecznie skończyło w audycji Bolesne Poranki, to Janek miał na koncie mini-album i w moim przekonaniu ogromną perspektywę kariery przed sobą. Natomiast nie chodziło tam o żadne zasięgi, chodziło po prostu o młodego, fantastycznego człowieka, którego poznałem kilka tygodni temu i który wzruszył mnie wręcz swoją delikatnością, tak mogę to powiedzieć, ale też super ogarnięciem jak na taki młody wiek, a także tym, że był takim no, niestandardowym młodym hip-hopowcem, tylko po prostu super mądrym chłopakiem. I to jest w moim przekonaniu klucz do współpracy z większością artystów na naszej antenie, czy hip-hopowców na naszej antenie, że to są po prostu ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i że mi przez tych 20 lat udało się najpierw wypracować, a teraz może zachować coś takiego jak nos do radiowców, że ja po prostu podskórnie czuję, że ta osoba będzie dobrym prowadzącym. Bo to, ty też siedzisz w radiu i wiesz, że to nie jest takie proste usiąść przy mikrofonie i mówić do ludzi i nie skupić się tylko na podawaniu tytułu utworu i godziny na zegarze. Tylko to jest pewnego rodzaju sztuka, którą można lepiej albo gorzej opanować, ale przede wszystkim trzeba ją gdzieś mieć w głowie i na języku. I większość strzałów Nuance Radio z artystami to jest właśnie taki nos, że pojawiają się ludzie, którzy są ukrytymi radiowcami, albo jest oczywiście też druga wersja, że ich życie na scenie i to, że nagrywają płytę, a że potem mają też kontakt z mikrofonem scenicznym, trochę im ułatwia to wejście do studia radiowego i potem prowadzenie rozmowy, albo prowadzenie audycji w duecie, albo niekiedy audycje robione samotnie, co jest już generalnie trudną sztuką, robienie audycji w pojedynkę. Kto cię jeszcze zaskoczył oprócz Janka? No raz to jest człowiek, nad którym można by pochylać się godzinami i wychwalać jego inteligencję, mądrość, elokwencję i to, jak potrafi spuentować właściwie każde zdanie, i najgłupsze, i najmądrzejsze. To jest w ogóle urodzony radiowiec. Ja nie wiem, czy Raz nawet nie jest bardziej radiowcem niż, mam nadzieję, że się Arek nie obrazi, czy nie jest nawet bardziej radiowcem niż artystą scenicznym. I on pracował w Nuance Radio już jeszcze przed moim pojawieniem się, natomiast propozycja współprowadzenia Bolesnych Poranków to też był no, genialny pomysł, patrząc z naszej perspektywy. Ogromnym zaskoczeniem, ale też nie bez powodu zaproponowałem to Karolowi, była audycja Solara, która przez ostatni rok była na antenie Nuance Radio i Solar też okazał się uśpionym radiowcem i doskonale radzącym sobie z mikrofonem. Co więcej, mam wrażenie, że to jest w ogóle taki dziennikarski samorodek i talent, który mógłby prowadzić wywiady nie tylko w Nuance Radio, ale naprawdę w dużo większych mediach. Wie, jak zadać pytanie, wie, jak pociągnąć rozmówcę za język. Świetnie operujący językiem polskim. To jest też u nas bardzo ważne, że my w Nuance.net, i w sporcie, i w Nuance Radio zwracamy uwagę na język. To nie jest antena wolna od przekleństw, to nie jest antena wolna od wpadek językowych i od lapsusów, ale jednak jest to antena, która mam wrażenie, w odróżnieniu od wielu innych, bardzo dba o to, żeby ładnie mówić, żeby używać więcej niż 20 słów w swoich wypowiedziach i żeby traktować słuchacza bardzo poważnie i inteligentnie. Z jajem, jeśli chodzi o jakieś tam poczucie humoru, ale jednocześnie nie zapominając o tym, że mamy jakąś misję, która jest misją językowo-edukacyjną i że nie możemy i tych dzieciaków, i tych starszych osób traktować tak knajacko-luzacko. Jako że to format internetowy, to też nie chcemy zrobić 7-godzinnej audycji. A szkoda, bo już jestem w tym flow, że moglibyśmy lecieć i lecieć. Słuchaj, to później jakby nagramy, jeszcze potniemy na podcasty. Super. Tą rozmowę. Natomiast teraz dwa ostatnie pytania.
Bo zadanie Nuance'a, nawet zawarte w nomen omen w nazwie, jest takie, że cały czas musi być nowością, cały czas dostarczać tą nowość. Czy to nie jest wyśrubowane oczekiwanie i zadanie? Michu, czy to jest wyśrubowane zadanie? Teraz zwróciłem się do naszego, tak, do naszego szefa. Nie wiem, wydaje mi, znaczy wiem, że nie jest. Oczywiście czasem masz prawo mieć moment słabszy i zwątpienia i moment, w którym brakuje ci na przykład pomysłu. Ale mam wrażenie, że ten, to nie jest pęd za nowością, ale to nadążanie to jest coś, co daje energię. O tym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, że to jednak pobudza do działania i że cały czas dzieje się coś nowego. Też pracując w takiej grupie, jaką my mamy w całej już połączonej strukturze i redakcji, nie jest to trudne, bo jeśli tobie brakuje pomysłu, to z innym przyjdzie ktoś, kto siedzi obok, a później, jeśli tamtej osobie brakuje pomysłu, to okaże się, że twoje dwa głupie zdania otwierają głowę czterem innym osobom. Bo trzeba też pamiętać, że jako Nuance realizujemy też kampanie marketingowe i przygotowujemy specjalne kampanie pod kątem wybranych marek, które się do nas zgłaszają. Więc to nie jest też szukanie nowości na antenie, w necie czy w artykułach sportowych, ale też szukanie różnych nowych konceptów wychodzących dużo bardziej czy dużo dalej poza media. Więc to moje takie zawahanie z początku tej wypowiedzi raczej odnosi się do czasem takiego zmęczenia głowy, ale na samym końcu myślę, że właśnie w tym leży cała istota tej pracy, czyli we wspieraniu się w różnych nowych pomysłach kilkunastu osób, które pracują teraz w Nuance Media. I ostatnie pytanie. Myśląc o Nuance Radio, z czego jesteś szczególnie dumny jako ty, jako Bartek Szarkowski? To ma być takie osobiste, tak? To ma być taka osobista odpowiedź. To jestem dumny z tego, że to się tak bardzo udało, bo uważam, że po półtora roku czegokolwiek by ktokolwiek nie mówił, to musimy być dumni z tego sukcesu i z tych liczb, które generujemy co miesiąc słuchalnością i potem słuchalnością podcastów, ale chyba jeszcze bardziej jestem dumny z tego, że udało nam się stworzyć naprawdę żywy i lubiący się zespół. I to jest w dużej mierze zasługa Piotrka Kędzierskiego, który też mi tę pracę zaproponował, i Micha, i Janity. I no fajnie jest przychodzić do pracy, gdzie wiesz, że czekają na ciebie osoby, z którymi nie masz żadnych problemów, tylko dobrze się z nimi pracuje. I wydaje mi się, że to stworzenie tego zespołu, już nie tylko radiowego, ale generalnie całego, to jest chyba największy taki osobisty sukces, że pozbieranie tych różnych osobowości, które czasami przychodzą na dwie godziny, a czasami siedzą przez cały dzień i wiesz, że możesz na nich liczyć i mają podobne poczucie humoru i podobną wiedzę o świecie i podobną wrażliwość, to chyba jest największy sukces Nuance w ogóle. Słuchaj, ja też tak mam w live i chyba to jest super klamra, żebyśmy zamknęli rozmowę. Szkoda, że nie możemy dłużej prowadzić tej rozmowy, ale... A może jak będzie druga fala pandemii, to wtedy sobie odnowimy. Okej, dobrze, to... Pan Medi. Trzymam cię za słowo, bardzo ci dziękuję. Naszym gościem w Live Talk, w spotkaniach Polska Muzyka Online, praktyka, rozwój i innowacje, które poruszaliśmy w trakcie tej 40-minutowej rozmowy. Naszym gościem był Bartek Czerkowski, dyrektor programowy Nuance Radio i, tak jak mówiłem, urodzony radiowiec. Dziękuję. Co już ustaliliśmy, bardzo. Przynajmniej dwie osoby tak uważają. Tak. A ja również dziękuję. Ja dziękuję. A ty się nazywasz Tomasz Rawski. Ja się nazywam Tomasz Rawski i jestem z agencji Live, która ma przyjemność gościć
Taki i też, proszę bardzo Państwa, urodzony radiowiec, co kilka razy sprawdzałem. Dziękujemy bardzo.